Siemanko, z tej strony Elio Patery, Retrofan. Pod moim filmikiem, w którym podzieliłem się z Wami wspomnieniami, w jaki to sposób zdobywałem oprogramowanie w początkowej tej fazie posiadania peceta, pojawiło się bardzo dużo Waszych komentarzy, takich pozytywnych. Widać, że u części z Was przywołałem też takie wspomnienia z tego okresu. No i postanowiłem jeszcze dzisiaj podzielić się z Wami jeszcze paroma wspomnieniami, nie Atari, ale właśnie pecetowymi. Też z tego takiego pierwszego momentu, jak przyniosłem komputer do domu. Jak to wyglądało? A więc był maj, rodzice już tam mieli wypełnione papiery, wszystkie potrzebne do wzięcia kredytu. Nie mieliśmy samochodu nigdy, więc jakiegoś tam znajomego załatwiło się, pamiętam, z Polonezem, żeby ten komputer mi przewiózł. Jakoś tam wytrzymałem w tej szkole w ten piątek. Pojechaliśmy do wideobitu, komputer był już przygotowany, na miejscu tam pan pokazał, że się to wszystko ładuje, były jakieś podstawowe pliki systemowe, jak on to nazwał, bo ja jeszcze nie za bardzo trybiłem, co to są pliki systemowe. Powiedział, że są wrzucone, pokazał, jak ten komputer się tam odpala, no ale poinformował, że trzeba zainstalować oprogramowanie. Ja te oprogramowanie już miałem przygotowane, bo już na lekcjach informatyki jednych z pierwszych zagadywałem naszego pana, no i mój pan z informatyki nagrał mi DOSa 622 na 3 dyskietki. No i wytłumaczył, co jak się robi, i byłem gotowy generalnie. Także komputer przywieźliśmy, podpiąłem wszystko jak trzeba, ostrożnie, delikatnie, włożyłem dyskietkę pierwszą z DOS-em, komputer włączyłem, zaczęła się instalacja, wyskoczył oczywiście ten niebieski ekran instalacji DOS-a, ten żółty pasek postępu. No to ta instalacja w miarę szybko przebiegła, nie wiem ile to, 10 minut trwało. No i pojawił się DOS. DOSa już jako tako znałem od 8 klasy podstawówki, bo tam już pierwszy raz miałem informatykę, nauczyliśmy się podstawowych poleceń takich jak DIR, CD, MD, RD, TRI, EDIT, także to już miałem opykane w małym paluszku, można powiedzieć, więc też już sobie zaraz przegrałem Norton Commandera, którego też tam skądś już miałem na dyskietce, chyba ze szkoły. No i co? Zaczęło się kopiowanie pierwszych gierek na dysk twardy. Pierwszą grą, jaką w ogóle odpaliłem na swoim komputerze, było Micro Machines, a drugą był 3D Pool. Zagrywałem się przeokropnie w te pierwsze dni w te gierki, bo szok przejścia z Atari był ogromny. No ale też zacząłem rozpracowywać Norton Commandera. No i znalazłem tam taką opcję Show Hidden Files. No i wybrałem ją, nagle na dysku twardym pojawiło się dużo więcej plików. No i zauważyłem takie pliki, które po prawej stronie swojej miały taką jakby siateczkę, taki jakiś symbol był właśnie. No i teraz już wiem, już wtedy później też wiedziałem, że to oznaczało, że to są pliki ukryte, które teraz się właśnie pokazały, ponieważ no, włączyłem polecenie Show Hidden Files. Ale wtedy jakoś tak głupio sobie pomyślałem, że to są może jakieś pliki uszkodzone, zepsute, z takim znaczkiem bez sensu. Na informatyce uczyli mnie, że jest normalna nazwa składająca się z liter i cyferek, a nie jakieś takie znaczki dziwne. No to nie będą mi takie pliki zasypiać dysku twardego. Więc je skasowałem. To był oczywiście autoexec bat, config sys i command.com. Nie, command.com nie, bo to nie był ukryty plik. No i co? No, pograłem sobie w te gierki, pograłem, komputer wyłączyłem. No i jak przyszło następne uruchomienie komputera, to komputer się oczywiście nie włącza. Wywala jakieś błędy, komunikaty po angielsku, no i dupa. Możecie mi wierzyć lub nie, ale prawie się rozpłakałem. Oczy mi się zeszkliły. Nowy komputer, krwawica rodziców w cudzysłowie, którzy w końcu no, zdecydowali się kupić i wziąć na raty, co nie było łatwe w naszej rodzinie przy naszych tam rodziców zarobkach. No i tam drugiego czy trzeciego dnia Tomek wykasował jakieś pliki, przestało się to wszystko włączać. Nie miałem w pobliżu żadnych znajomych, którzy byliby doświadczeni i mogliby mi pomóc w temacie, więc panika się zrobiła straszna. Ale okazało się, że do mojej mamy przyszedł taki starszy sąsiad, no znamy, byliśmy generalnie na cześć, któremu moja mama tam coś robiła, nieważne, przyszedł. No i tam usłyszał, że jest taki problem, no i okazało się, że ma kumpla, który jest wybitnym informatykiem. I takie sprawy załatwia praktycznie od ręki, więc załatwił go, zadzwonił telefonem stacjonarnym oczywiście. Ten gościu przyszedł, nie wiem co zrobił, siadnął z dyskietkami, coś tam pokopiował, no i wszystko mi ruszyło ponownie.
Oczywiście ja mogłem też na nowo zainstalować po prostu DOSa, ale bałem się, że to mi sformatuje dysk, że wszystkie gry już stracę i tak dalej, więc skorzystałem z pomocy tego gościa. No i to był taki przełomowy moment, który bardzo szybko nastąpił po kupieniu tego komputera, bo zacząłem się interesować, co to jest ten ConfigSys i AutoExecPad. Trochę mi wyjaśnił ten gościu, trochę gdzieś tam zacząłem podpytywać na informatyce, zacząłem przeglądać te pliki w szkole, jak one są zbudowane, wchodząc do nich F3 z Nortona. No i z czasem wszystko stało się jasne. Zacząłem uczyć się, co te pliki, inaczej, co polecenia zawarte w tych plikach robią z pamięcią konwencjonalną, tymi 640 kB, które są do dyspozycji, jak można mieć wpływ na pamięć XMS, MS. Z czasem pojawiały się oczywiście gry, które nie chciały się uruchomić właśnie z powodu niewystarczającej ilości pamięci, mimo że miałem 4 MB RAM-u. Więc opanowując tą sztukę pisania autoexeka, tych poleceń DOS, UMB, filesów i tak dalej, doszłem do takiej perfekcji, że nawet z czasem stworzyłem sobie menu na początku, jak się włączało komputer, zanim wystartował DOS, było menu, który config chcę uruchomić, czyli z większą pamięcią taką, z większą konwencjonalną, czy z otwieraniem 40 plików, 80, to już byłem maher niesamowity. I doszedłem do takiego momentu, kiedy to ja byłem tym kolesiem, do którego dzwoniono, jak się straciło pliki systemowe. Ja pomagałem znajomym uruchamiać już potem gierki, które mimo że mieli fizycznie RAM, nie chodziło im, bo brakowało jakiejś tam pamięci. Potrafiłem na przykład wydedukować czasami, że sterownik myszy, który się ładował, zabierał jej zbyt dużo i goś tam usuwałem, albo właśnie im menu wyrobiłem. Także stałem się naprawdę zawodowcem w tych plikach. Sprawiało mi to też ogromną frajdę, wyciskanie właśnie jak najwięcej tej pamięci. Tam nawet doszłem chyba do 630 kilobajtów, w tej co było dostępne, 640, więc byłem naprawdę gość. Później pojawił się Windows. Pierwszy Windows, znaczy nie liczę tego Windowsa 3.11, bo to była taka powiedzmy nakładka. 9.5 też właściwie tak był nakładką na DOSa, ale już był takim niezależnym powiedzmy systemem operacyjnym, mimo że bazował na DOSie. No i tego Windowsa 95 też sobie oczywiście zainstalowałem, ale tutaj droga do tego Windowsa była dosyć długa, bo nikt tego nie miał na osiedlu, nikt w szkole nie miał. A okazało się, że znajomy znajomego mojego taty ma to w Gliwicach, na 31 dyskietkach, masakra. Więc część dyskietek tam miałem, część sobie dokupiłem, no i któregoś razu pojechałem z tatą do Gliwic, rozpoczęło się wielkie kopy party u tego gościa, same nagranie jakoś tam przeleciało, ale zasygnalizował mi ten gościu, że lepiej może sprawdzić te dyskietki, czy się wszystko nagrało, bo jak mam dojechać z Gliwic do Tychów i okazać się, że ktoś dyskietki nie czyta, no to byłby dramat. Więc po nagraniu tych 31 dyskietek, te 31 dyskietek potem kopiowaliśmy z powrotem na dysk twardy, jedną po drugiej, żeby sprawdzić, czy to się wszystko kopiuje. Wróciłem do domu, no i zaczęła się instalacja Windowsa 95. Poszło to sprawnie, ale jak wszyscy pewnie wiecie, Windows 95 nie należał do systemów stabilnych po czasie. Im więcej nam się rzeczy zainstalowało, czyli jakiegoś Office'a 9.5, jakieś prymitywne gierki, bo wtedy Windows nie był do grania, tam gry to był dramat po prostu. Coraz więcej zaczęło się pojawiać blue screenów. Ale że już miałem tutaj troszeczkę oleju w głowie, byłem mega komputerowcem, no to zainstalowałem sobie tego Windowsa na nowo. I gdzieś tam się dowiedziałem, że głównymi plikami Windowsa są dwa pliki główne. UserDAT. I kurde, teraz wyleciało mi z głowy, jak się ten drugi plik nazywał. Może mi przypomnijcie w komentarzach, albo mi się przypomni w czasie tej opowieści. UserDAT i jeszcze jakiś plik DAT był. I to były pliki, które zawierały wszelkie zmiany, które dokonywały się ogólnie w systemie po instalacji różnych programów. Więc Tomek wpadł na to, że zainstalował sobie na czysto Windowsa. Później wrzuciłem te programy, które chciałem mieć w tym Windowsie i pod Nortonem, pod DOSem zrobiłem sobie kopię tych dwóch plików. No i za każdym razem, kiedy coś mi się sypało, wyskakiwał krytyczny wyjątek, to wracałem sobie do Nortona, przekopiowywałem te pliki, te wersje, jak wszystko działało, no i generalnie systemik działał znowu jakiś czas bez awarii, bez tych problemów.
No później się okazało, że to tak bardziej w mojej głowie wszystko się działo, niż faktycznie pomagało, bo tych plików systemowych związanych z tym, że coś się do nich wpisywało po instalacji, było dużo więcej, więc to bardziej działało na moją psychikę, że jestem koleś, który potrafi zapanować nad krytycznymi wyjątkami. Później odkryłem też plik regedit, w którym można było fizycznie usuwać wpisy rzeczy, które się już odinstalowały, a gdzieś w gazecie, tam jakiejś fachowej prasie przeczytałem, że po odinstalowaniu różnych programów gier masa syfu zostaje w systemie. No i to była prawda, w Windowsie 95, 98. No i zacząłem się bawić w ręczne wyszukiwanie kluczów rejestru, w usuwanie tych nazw i jakichś lokalizacji ścieżek powiązanych z rzeczą, która już nie istniała. No i naprawdę zaistniałem w takim świadku kolegów już z PC-tami jako gościu, który się konkretnie znał na tym wszystkim, który potrafił wszystko z Windowsem, z DOSem zrobić. Nie szczyciłem się jakoś tym specjalnie, ale było to takie bardzo, bardzo miłe i czułem się taki dumny, że może nawet te programowanie na Atari, czyli wpisywanie tych wszystkich komend, sprawiło, że było łatwiej mi opanować tego DOSa, te polecenia, te wszystkie takie bardziej skomplikowane rzeczy, które takiego standardowego usera no, przerażały, a dla mnie były czymś fajnym. No co, potem przyszedł już etap Windowsa 9.8, milenium tego syfu wielkiego i w 2000 roku, we wrześniu, 1 września zacząłem pracę już jako serwisant w sklepie komputerowym w Tychach, a pracę tą zacząłem dzięki dwóm latom praktyki w 98 i 99 roku, ponieważ byłem wtedy na studium policjalnym informatycznym. No i na praktykach, które tam gdzieś się wcisnąłem, bo było blisko szkoły, właściciel zauważył, że się kurde znam i że taka osoba jak ja mu się przyda. No i wtedy zaczęła się moja wielka, no może nie w cudzysłowie, dobra, zaczęła się moja kariera, jeżeli chodzi o bycie serwisantem. Był to sklep Optimusa. Pracowałem tam łącznie 5 lat, później 3 lata w innym sklepie. Cały czas byłem serwisantem, byłem administratorem sieci radiowej i te wszystkie doświadczenia, które nabyłem przy Atari, wbrew pozorom, przy tym programowaniu, przy tym zaczęciu jakiegoś takiego logicznego myślenia, powiązań, próbowania, poznawania później tego config out exeka i takich poleceń bezpośrednio związanych z obsługą takich systemów jak DOS, no, sprawiło, że się odnalazłem w tym byciu serwisantem, że właściciel był ze mnie zadowolony i leciały te latka przy komputerach. No potem niestety się już przebranżowiłem, wylądowałem w tym miejscu, w którym pracuję do dzisiaj i tyle. Ta cała wiedza została, teraz jak nawet coś mam gdzieś komuś jeszcze pomóc, gdzieś w jakimś warsztacie samochodowym, gdzie jeszcze, co po niektórzy używają starych laptopów do diagnostyki, no to bez problemu jestem w stanie to ogarnąć i tak jak mówiłem, pomóc takim osobom, bo ta wiedza zostaje, to jest jak z jazdą na rowerze, te wszystkie polecenia DOS-owe zostają. Jak teraz jeden z Was też w komentarzach mi przypomniał o tym pisaniu konfigów i autoexeków, to naprawdę jakbym teraz usiadł bez YouTube'owania, bez googlowania, to parę minut i bym napisał takiego konfiga, który by pocisnął odpowiednią ilość pamięci do danej gierki. Więc naprawdę fajne doświadczenie życiowe z tym było, to, że próbowałem. Fajnie to wszystko teraz sobie tak przypomnieć, podzielić się tym z Wami. I jak widzę po tych właśnie komentarzach, spora część ludzików z Was też potrafiła te rzeczy robić. Też byliście maherami komputerowymi, tak jak ja. I teraz jest się z czego pośmiać, czy uśmiechnąć i powspominać to wszystko. Mam nadzieję, że kiedyś nam się uda tutaj z bliższego, może takiego średniej odległości, jeżeli chodzi o kilometry, spotkać z Wami, gdzieś pogadać o tym wszystkim na jakimś retro spotkaniu. Dobra, wracam do domu, bo dostałem dzisiaj mega fajną paczuszkę od jednego z widzów i za niedługo się podzielę z Wami na kanale, a tymczasem na razie, hej!